To powiedz mi teraz, jak porno wpływa na kobiety? Czy to szkodzi kobietom i w jaki sposób się objawia? No tak, otworzymy puszkę Pandory. Więc sam fakt, że kobiety dzisiaj oglądają porno, jest symptomem, że kobieta już jest w energii męskiej. Dlatego, że porno normalnie, naturalnie nie miałoby żadnej władzy nad kobiecą percepcją, nad kobiecą seksualnością, dlatego że kobieta naturalnie nie jest wizualna. Okay? Czyli wizualność, to, że kobieta potrafi być podniecona obrazami, jest już znakiem, że ona wibruje na energii męskiej bardziej niż na kobiecej. Okay? Kobieta, która jest kobieca, jest zmysłowa i inspiruje ją to, seksualnie inspiruje ją to, co mężczyzna do niej mówi, co dla niej, jak sprawia, że ona się czuje, czyli jak ją adoruje, jak jej pomaga, służy, dba o nią, troszczy się o nią. I słowa, które on wyraża, słowa, które on do niej pisze, albo kobietę potrafią podniecać, albo ją wyłączać. Taka jest naturalna kobieca seksualność. My jesteśmy bardzo jesteśmy sensytywne na słowa i bardzo jesteśmy sensytywne na zapach mężczyzny. Jeżeli mężczyzna pięknie pachnie, jego zmysłowość wtedy sprawia, że kobieta się czuje bezpiecznie w jego obecności. To Jeżeli jest się niesamowite, przepraszam, jak to tak. powiedziałaś, to poczułam od razu na poziomie tutaj sakralnej, Tak. aż takie przyjemne uczucie Tak. tym zapachem. No, Tak. ciekawe. Jeżeli mężczyzna właśnie, kobieta, kiedy jest otoczona zapachem mężczyzny, ona wówczas czuje się bezpieczna, czuje, że może się zrelaksować, rozluźnić i wtedy co? Może stać się podniecona seksualnie, tak? Dlatego, że naturalnie organizm nie chce się rozmnażać, jeżeli jest sytuacja niebezpieczna. To nie byłoby, jeżeli kobieta jest w stanie stresu, o coś się tam martwi i tak dalej, to mężczyzna wnosi do jej obecności, mężczyzna wnosi zabezpieczenie w poziomie 3D, czyli w poziomie materii. Natomiast kobieta swoją energią, kobiecością naturalnie powinna zabezpieczać go w eterycznych, w subtelnych wymiarach, w wymiarze energii. I teraz tak, jeżeli kobieta jest uzależniona od porno, a bardzo łatwo się w porno wkręcić, tak? Ja znam to odczucie, też kiedyś to przeżywałam, doświadczałam, kiedyś też złapałam haczyk na wędkę. Haczyk na tej wędce, która mi mówiła, że jestem wyzwolona, wolno mi robić to, co chcę i tak dalej. No pewnie, że mi wolno, jestem wolnym człowiekiem i mam wybór. Także to nie jest coś takiego, że nie wolno, bo to jest, masz prawo do tego, żeby oglądać porno. Tak samo jak masz prawo jeść hamburgery w McDonaldzie, tylko pytanie, czy ci to korzyść przynosi. Tylko tyle. Okay? Ty jesteś wolna i możesz robić absolutnie to, co chcesz. Jeśli chcesz, możesz nawet sobie, kurczę, wstrzykiwać heroinę. Masz do tego prawo. Tylko zobacz, czy to ci przynosi korzyść. Tylko tyle. Czy to ci przynosi wolność, czy też bardziej cię zniewala. I zniewolenie typu seksualne jest bardzo, bardzo słodkie, prawda? Bardzo fajne. Więc nie czujemy, że jesteśmy zniewolone. Jeżeli na przykład raz na jakiś czas, obejrzę sobie tam jakaś para się tam całuje, ściska, kocha, a to fajnie się kochają i tak dalej. I zauważmy, że percepcja nasza jest taka, że na początku, jak zaczynamy się wkręcać w porno, to możemy oglądać jakaś tam para się tam coś kocha fajnie w jakimś pokoju, tak? A potem potrzebujemy silniejszej stymulacji. I potem znowu jeszcze silniejszej i jeszcze silniejszej, tak? Czyli stajemy się mniej sensytywne, mniej zmysłowe, a bardziej seksualne. Kobieta powinna być zmysłowa. Mężczyźni szukają kobiet zmysłowych, nie szukają seksualnych wampów, których jest trudno zadowolić. Okay? Więc im bardziej jakby porno tak wciąga, to jest taki wir energetyczny,
taka spirala, która wciąga w dół, tak jak do kibla. I im bardziej oglądamy porno, tym kolejny film jest już później i później jest już bardziej nakręcony, bardziej, może być ta seksualność, która jest bardziej brutalna na przykład, może być ta seksualność, gdzie się łamie tabu wiekowe, tak? Czy jakiś starszy facet, młoda dziewczyna jakaś, taka ogromna różnica wieku, nie bardzo naturalna, albo łamie się tabu rodzinne. Tak? Wiemy, że tam są bardzo dziwne zjawiska. Matka z synem niby uprawia seks, jakieś takie bardzo dziwne rzeczy. Albo na przykład wchodzi, kiedy już dopamina, kiedy już uzależnienie od dopaminy jest tak silne, wówczas przestawiają się te receptory w neuronach, one się zamykają i potrzebujemy jeszcze silniejszych wrażeń. I wtedy na przykład wchodzimy w obszar czarnej tantry. Czyli czarna tantra to jest obszar BDSM. Czyli sadomaso, 50 cieni szarości, ten film, tak? Fifty Shades of Grey. Czyli tutaj nagle odwraca się nasza jakby energetyka i nagle ludzie w dziwny sposób mają jakąś ochotę na jakiś seks, który jest powiązany z przemocą, z bólem, z lękiem i tak dalej, tak? Z jakimś poddaniem komuś podporządkowanym i tak dalej. No więc generalnie to jest taka spirala, która wkręca naszą świadomość w dół. Co się wtedy dzieje u kobiet? No jeżeli jesteśmy uzależnione od porno, to możemy obserwować, jak jesteśmy niestabilne emocjonalnie. Kobieta wtedy staje się bipolarna. Mhm. Czyli po prostu ma euforię i ma depresję. Mhm. Euforię i depresję. Okay? Czyli jeździ w górę i w dół. I mówi się wtedy, że o, ta kobieta nie ma dużo seksu, nie? Że ona jest sfrustrowana seksualnie, bo dlatego jest taka humorzasta. To nie jest prawda, ta kobieta ma za dużo seksu. Okej? Nas okłamano, po prostu. Ona ma seks w taki sposób, który jest bardzo szkodliwy dla niej. Okay? Rozwala jej czakry energetyczne i w ogóle merydiany i tak dalej. To jest tak jakby wyobraź sobie miasto, w którym są, wyobraź sobie ogromne miasto, takie jak Nowy Jork i w całym mieście są fajerwerki codziennie i jeszcze i nawet kilka razy dziennie. No to co? No w jakimś czasie w tym mieście będzie chaos, kupa śmieci. I tak się właśnie dzieje z duszą kobiety i to samo również dotyczy mężczyzny, tak? No, natomiast kobieta wtedy traci kobiecą energię i zaczyna mieć więcej testosteronu. Zaczyna być ambitna w 3D, okay, czy w świecie materialnym, zaczyna być chciwa, zaczyna manipulować energią seksualną, czyli w tym momencie ona myśli sobie, no tak, znajdę sobie jakiegoś bogatego faceta, będę miała wtedy piękny dom, tak? I ona nie wchodzi już w relacje na poziomie miłości, czyli nie kreuje związku czy relacji. Ja nie lubię słowo związek, bo nie chcę, żeby mnie tu ktoś związał, nie? Ale nie wchodzi w intymność z pozycji, że ja jestem darem i ten mężczyzna dla mnie jest również darem i przeżyjemy coś pięknego razem, będziemy razem wzrastać w obecności boskiego źródła, które bije w naszych sercach, tylko wchodzi w relacje typu transakcje. Mhm. Okay? Większość kobiet dzisiaj na świecie ma transakcje. I to są nawet nasze matki, które wyszły za mąż dlatego, żeby co? Żeby przetrwać. Okay? Taki był program w 3D. Nie? Kobieta po prostu zamieniała swoje ciało za jego nazwisko. Okay? Taki był exchange. No, dzisiaj my nie mamy małżeństw tak wiele, tak dużo, ale mamy tak zwane związki i relacje, które są transakcyjne bardzo często. Na zasadzie ona daje seks, on daje pieniądze. I kobieta, która jest uzależniona od energii seksualnej, w takie związki wchodzi. Okay? I ona nigdy nie będzie spełniona, szczęśliwa, radosna, będzie właśnie emocjonalnie niestabilna. I tak dalej. Czyli pojawia się u niej chciwość, pojawia się zazdrość, różnego rodzaju lęki, po prostu bipolar disorder. No. I niestety właśnie tak dużo dzisiaj kobiet jest na różnych psychotropach, więc jeżeli po prostu generalnie wiadomość dla mężczyzn, jeżeli kobieta ogląda porno, jeżeli kobieta ma w szufladzie wibrator,
Okej, okay. To nie jest stabilne, to nie jest stabilna, emocjonalnie racjonalna kobieca partnerka dla ciebie. Mm. Więc tak samo jak mężczyzna, który jest uzależniony od porno, nie jest mężczyzną, który będzie gromadził pieniądze, będzie gromadził obfitość, będzie szczodry, bo on ma niedomiar energii. Niedobór. On ma niedobór energii, on ma brak energii w sobie. Więc to jest mężczyzna, który będzie skąpy, nawet będzie miał pełne konto bankowe. Może być bogaty, ale skąpy. Okej? To jest mężczyzna, który będzie żył w jakichś różnych iluzjach, lękach i tak dalej. No więc generalnie, jeżeli popatrzysz na to, w jaki sposób dzisiaj żyjemy w ekonomii, która się kręci na kredyt, zadłużyli się ludzie, tak, bardzo mocno, to między innymi dlatego, że wstrzyknięto w nasze społeczeństwo eksperymentalnie porno. Okej, dziękuję bardzo, dziękuję.